Dobry, że się czołam. Dzisiaj chciałbym zaprezentować kolejny moduł, który zdradza jak mój kwiatunek. Przepraszam, że ostatnio woda na piksele jest taka dziwna. W ogóle zapomniałem po oddaniu. Cześć, witam was w kolejnym odcinku wody na piksele. Dzisiejsza moda na piksele będzie inna. No, taka jak ostatnie dwie. Zaprezentuję wam mody. Mów trzy. No tak, chyba trzy mody. To tak, pierwszym z nich jest mod Pokemops. Wiecie, są Pokemony. Oczywiście współgra on z modem. O Boże. Z modem single player comments. To jest chyba itemów, jak nie patrzę, bo ja mam itemów. Działa on tak, że dodaje nam trzy albo dwa nowe przedmioty. Nie, tak naprawdę nie trzy, dobrze. Trzy nowe przedmioty, które no, mają dość spory wpływ na rozgrywkę, jeżeli ktoś gra na wyższym poziomie niż Peaceful. Bo tak, bo te potworki respią się tylko na Easy, Normal i Hard, czyli są wyłączone potwory. Na Peaceful się nie respią. Ja mam chyba teraz wyłączone obrażenia, ale coś wam pokażę fajnego bardzo. Można nie dawać imiona. Tylko mówić. One teraz za mną chodzą, ale ustawię im na stay, to będą stały w miejscu. Każdą trzeba po kolei. Jak widzicie, są to Pokemony. No Boże, za mną sobie nie czemu. One się będą tylko wracały, takie gwiki. Nie skakały. Działa to tak, że to jest tak, widzimy dzikiego Pokemona. Załóżmy, tam gdzieś był Caterpie. Nie wiem, będę go szukał. To tak. Zespołować. Teraz tak, bierzemy item. Jest to item Pokeball. Później wam pokażę crafting. Widzicie, teraz jeżeli poszło serduszka, to on się złapał. To już nam jest niepotrzebne. Sorry w ogóle, żeby taki syf w tym ekwipunku. Teraz możemy sobie go chować do pokebola i wypuszczyć. O, Bulbasaur rekord. Na razie mobów jest 9. 15 mobów jest jak na razie. To z czasem rośnie. Twórca chce dobić do wszystkich 151. Zobaczymy, jak się uda. O, pan. I tak. Dalej. Co jeszcze możemy robić? Pokażę wam to na tym PJ-u. Jednym z itemów jest Pokédex. Wyskakują wtedy takie okienko. Tutaj możemy mu nadać imię. Mam mu takie ładne. I save. To już nie mamy imię. Tutaj mam Pokéball. Na razie 0. Pokémon może levelować. I tak, jeżeli damy mu Rare Candy, to wtedy dostaje Poképonta i level. Gdzie dostał Poképonta? I jego możemy dodać tutaj. Zaraz wam pokażę staty mojej sfory. Widzicie? Nudziło mi się. Każdy ma mniej więcej podobne. Najwyższy chyba ma Charizard. Znaczy no, z tych, które ja robiłem, bo więcej mi się już nie chciało.
Ты стук не больше не ожидаешь. Да, да, мы любим. Он еще достает. Че? Тут есть или еще потребует экспорт на самом деле по жаму. No to tutaj za walki z mobami, tylko że one walczą tylko z tymi agresywnymi mobami. Więc jest dziwnie dość i on dostaje za to expa. I ja mu teraz dałem dość sporo rare candy. I gdzie teraz ma level powyżej 18. One ewoluują tak samo jak w grach. Skąd Evolve? Ewoluowo. Łącznie z ewolucjami jest 15 mobów. Czyli jest tam w sumie jak na razie dość sporo, bo jest to dopiero no, trzecia albo piąta wersja tego moda. Jestem dokładnie pewna, jest to wersja 3.2. Nie no, później 6. Dobra, damy mi jeszcze trochę. Idzie i mamy teraz tego. Teraz możemy mu dowolnie rozdawać pokepointy i tak dalej. Ale to już inna sprawa. Teraz coś wam pokażę. Aha, to jest kater. Na nim miałem to wszystko zademonstrować. No dobra, ty się schowaj. Teraz wam pokażę coś, co mnie dość zdziwiło. Ale my macie na chwilę sprzęt. No dobra, już jestem. Teraz wam zaprezentuję trochę inną. Coś fajniejszego w tym momencie, tylko muszę im dać follow. Follow. Te gorsze są pochowane. Gdzie one teraz za nami chodzą? Tylko że mi się ktoś zgubił raz. No, jak to się nazywa? Butterfree i teraz wolę uważać na nie. Teraz wam pokażę. No, no dobra, nie wiem co wam pokażę. I oto co wam pokażę. Ja mam wyłączone obrażenia. No zobaczcie, taka sfora w parę sekund pokonała Gianta. Jeżeli ktoś nie wiedział za bardzo o co chodzi, to proszę popatrzeć. Zanim się teraz zrefił Giant. I zobaczcie jak one go szybko pokonały, nie tracąc życia. No ja wiem, że one mają status cheatowany. No ale naprawdę, no i tak to jest coś, bo Giant ma 50 serduszek. Pokażę to teraz. Używając tylko tego, bo na niego wpadło. O jest. No i zobaczcie. On go wziął na raz naprawdę? Tylko mi się wydaje. Nie, wydawało mi się. Strafił trochę życia. I on go bije, tylko że teraz go akurat nie bije, bo jest trochę za mały. No i tak go ubił, więc no jak widzicie, jest dość ciekawie. Teraz zaprezentuję wam kolejnego moda. A to też za chwilę, bo muszę go przygotować. Więc zaczekajcie chwileczkę. No dobra, już jest na pełni kwipunku, zaszło dość sporo zmian teraz. Kurde, się więc pomału. I teraz rzeczy wszystkie, które dodaje kolejny mod. Jeżeli ktoś wie już jaki to mod, to może wyłączyć. Ja żartuję, nikt nie może nie wyłączyć, każdy musi mieć go do końca. Tak, zaczniemy sobie od tego. Widzicie, ta teksturka bardzo przypomina kamień. Tego ogólnie nie można zdobyć. Bo to jest takie, no bo to jest żyła. Tak to kiedyś sobie wymyślał jakiś pilot, żeby nie używać tego, bo to będzie na pewno mniej. Zobaczymy, czy można na przykład wydobyć kamienny. Chyba można. Tak, można. Z tego wypadają różne rzeczy. Kości, a właśnie takie tabliczki. Złamany miecz, stary miedny, zepsuty, szkielety. Sorki, że nie mam tego zblindowanego, ale to jest nowy świat prezentacji modów. Dość
sporo kości. To jest fajne, że gra się na plus. O, wypadła mi czaszka. No i tak nie wypadło po dwie rzeczy, ale i tak już mam taki punkt. Nie, trzy nam nie wypadły. I to tak naprawdę te trzy najważniejsze. Chociaż, no tak, nie wypadł nam zepsuty starożytny hełm. To jest to. Nie wypadło nam Scarab Gem. Teraz tak, tutaj mam takie trzy coś. Trzy? Nie, więcej ich jest. Spoko. I teraz tak. Pierwszy z nich to analizer. To jest chyba Fiber, tak, Fiber. To jest Order Drum. To jest Archaeology Workbench. Cóż, do Cultivate'a wkładamy chyba takie DNA, jeśli dobrze pamiętam, to nam może wypaść. Mamy to coś robiło. Bardzo nie jestem pewny. A, biofosfidę to chyba chodzimy. Jako opał. Tylko to trwa dość długo. Nie, nie jestem pewien, czy na pewno biofosfidę. Kurde. Dana? Nie, nie Dana. Mogą być biofosile tak naprawdę. Prowadzimy to biofosile. On się tutaj nam zmieni wielką. No dobra, następnym rzeczem jest Archaeology Workbench. Wkładam tutaj na przykład złamany miecz. Tutaj kładziemy też mam biofosile. Nie, nie biofosfidę, kurde, nie wiem co tutaj się kładzie. Może węgiel? Nie wiem, poczekajcie chwilkę, wiecie co, może zaczniemy jednak od analizera. Tutaj kładziemy sobie biofosfidę. To nam się przerabia na różne coś. Biofosfidy przyda się więcej, bo to nas lubi zaskakiwać. Często wypada właśnie moczka kostna. Mniej więcej tyle co przytapianie. Ja to przyspieszę. No, padło nam obłoże. Nie wiem jak ja to zrobię. Padło nam na tyranozaurusa i tak bardzo szybko. Fancies. Nie mam pojęcia jak to działa. No, ale dobra, może się przyda. Wypadają jeszcze dwa rodzaje DNA. Triceratopsa i Velociraptora. Dobra, na razie już będzie. Tak więc jak już mamy DNA. Teraz tutaj włożymy DNA. No tak, i DNA. Właśnie opalamy tymi biofosilami, to trwa dość długo. Czyli dobrze mówiłem. Ja to przyspieszę. Już mamy tutaj jajka. No to nam daje właśnie jajka. Czasami to się może nie udać. I tutaj... To jest cultivate. I cultivate się rozwala. Tutaj jest woda wszędzie. Się rozlewa. I wychodzi z tego zombie pigon. Dalej, jak to działa? To jest